około 150 milionów złotych, poinformował wczoraj w Brukseli minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Jak zaznaczył, projekt ustawy w sprawie płotu na wschodniej granicy naszego kraju do końca marca ma trafić do Sejmu. Ponad 60 polskich firm prezentuje swoje produkty w Dubaju na targach Gulfood, największych targach żywności w rejonie Zatoki Perskiej. Co roku odwiedza je prawie 100 tysięcy gości ze 185 krajów. Polskie stoisko otworzył wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski. Jak tłumaczył, szukanie nowych rynków poza Europą jest naturalnym krokiem dla naszych przedsiębiorców, którzy chcą zagranicznej ekspansji. Tylko w jednym roku wysłaliśmy na eksport polskiej żywności za ponad 27 miliardów euro. W bilansie dodatnim mamy ponad 8 miliardów euro. To jest tylko żywność. Obecne są polskie mrożonki i słodycze. Trafia tam także polska żywność ekologiczna. Czekoladki, bioherbatniki i warzywne zamienniki chipsów. Produkty spożywcze z całego świata na targach Gulfood prezentowane będą do 22 lutego.